witam was serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj zapraszam was na pilaw. Będzie to danie z kuchni tureckiej. Na to danie potrzebujemy 100 g ryżu długoziarnistego, dwie duże zielone papryki, dwie duże słodkie czerwone papryki, do tego 4 pomidory, jedną dużą cebulę, pół litra bulionu warzywnego z szafranem. Ja za momencik podam skład do niego. Oczywiście kurczak podzielony na części, ja tutaj mam piersi z kurczaka tylko, możecie użyć jakiegokolwiek mięsa z kurczaka, około 800 gram. Do tego sól, pieprz, oliwa do smażenia, a także jak widzicie, ja tutaj mam też orzechy włoskie, będzie to garść orzechów włoskich i dwie garście takich większych rodzynek specjalnych do gotowania. Jeżeli ktoś nie ma takich większych, może użyć zwykłych. Cały etap gotowania zaczynamy od tego, że do jednego garnka wlewamy litr wody. Następnie oczywiście wspominałem, że będę gotował bulion warzywny. Wkładamy 3 duże marchewki. To jest akurat przepis na mój bulion. Ja taki przeważnie gotuję, jeśli chodzi o warzywny. Jedną dużą pietruszkę. Por. Do tego jeden spory liść laurowy. Ja wrzucam od razu, powinno się tak naprawdę poczekać kilkanaście minut, aż się zagotuje. 4 ziarna ziela angielskiego, jedną cebulę, oczywiście w łupince jej nie obieram. Następnie wszystko trzeba popieprzyć. Ja to zrobię dosyć solidnie. Możecie wrzucić kulki ziarna pierwsze, to już od was zależy. Ja to będę miał rozdrobnione i do tego taką solidną łyżeczkę soli. To gotujemy około 30 minut. Następnie na rozgrzaną patelnię wlewamy około 6-7 łyżek oliwy z oliwek i będziemy wrzucać najpierw nasze dwa rodzaje papryki. O, chyba za mocno mi się to podgrzało. Poczekałem, aż mi ten olej trochę ostygnie, ta oliwa. Wsadziłem troszeczkę z temperaturą. Wrzucamy resztę. Przyczyna mogła być taka, że papryka była jeszcze zbyt mokra. Dlatego tak mi ta oliwa wystrzeliła, bo na długo na patelni się też nie była. Smażymy naszą paprykę około 5 minut. Następnie do naszej rozmiękłej już papryki dodajemy jedną dużą, drobno pokrojoną, taką większą kostkę pokrojoną cebulę. Trzeba to elegancko przemieszać. Smażymy to kolejne 2 minuty. Jeszcze chciałem dodać tylko, że akurat nie ma takiego wymagania, ale do pilawu możemy dodać ostrą paprykę, jedną. Ja mam tutaj przygotowaną chili. Oczywiście nie ująłem tego wcześniej w podawaniu składników, ale to już zależy. Są różne rodzaje tego pilawa. Ja tutaj mam wybrany akurat z papryczką chili, ale nie musicie tego używać. Tak samo jak będziecie gotować bulion warzywny, powinniście dodać szafran. Są takie pomarańczowo-czerwone kwiatki. To jest dosyć droga zabawa, ale godna uwagi. No mi się akurat nie udało tego kupić, więc będę miał bulion warzywny bez szafranu. Oczywiście cebula już tam też delikatnie zmiękła. Następnie dodamy tutaj, ja to poodrębniony na skrawku talerzu, tą jedną posiekaną, drobną posiekaną papryczkę chili. Trzeba to przemieszać. I następnie dodajemy do tego kurczaka. W tym przypadku są to piersi. Smażymy to około 5-7 minut, tak aby nasze piersi straciły różowy kolor, zabarwiły się na biało. Następnie z gotującego się bulionu wyciągamy 5 łyżek stołowych naszego wywaru. I wrzucamy wcześniej odmierzone 100 g ryżu i będziemy to smażyć
kolejne 5 minut. Już pięknie nam wszystko podochodziło. Już praktycznie to już jest przedostatni etap. Wrzucamy wcześniej pokrojone w kostkę pomidory. Trzeba to znowu przemieszać. I następnie zalewamy to naszym bulionem. Bulion ma piękny kolor, jak widzicie. Ledwo się wszystko mieści, ale będzie dobrze. Następnie już na sam koniec nasze orzechy włoskie rozgniatamy delikatnie w ręku. Posypujemy na wierzch. I to samo robimy, akurat nie musimy rozgniatać. Wrzucamy na wierzch nasze rodzynki. Już nie będę tego kręcił, po 5 minutach należy to przemieszać. Wszystko razem pod przykryciem będziemy dusić kolejne 15 minut i nasze danie będzie już gotowe. No już ostatnia czynność przed wyłączeniem palnika. Zostało 5 minut do duszenia tego. I jedno co muszę zrobić, to dorzucić tylko jedną łyżeczkę soli. Tak aby ta sól sobie dotarła wszędzie. Do tego troszeczkę pieprzu. Nie musimy dodawać więcej soli, mimo że jest taka duża ilość, gdyż bulion był dosyć dobrze posolony. I to już, jeżeli chodzi o sól, na pewno wystarczy. Jeszcze tylko 5 minut przykrywamy. Proszę bardzo, oto pilaw w swojej całej okazałości. Za chwileczkę będzie zdjęcie. Naprawdę jest to alternatywa do każdego jednego obiadu. Jak widzicie, dużo czasu to nie zajmuje. Około 40 minut przygotowanie wszystkiego. A tutaj widzicie uczta dla 8 osób. Życzę smacznego.